lub ludzi ciekawych wszystkiego. Na początku był gadżet, po nim mały chłopiec, a wkrótce grubas. Trzy bomby atomowe, które zmieniły świat. Projekt Manhattan kojarzymy z Robertem Oppenheimerem, Enrico Fermim czy Klausem Fuchsem, który zresztą później okazał się radzieckim szpiegiem. Ale bez pracy tysięcy osób, w tym wielu kobiet, które po latach mówiły o sobie atomowe dziewczyny, bomba atomowa nie zostałaby wyprodukowana i użyta tak szybko. Sylwia, Toni, Jane, Katie, Virginia i wiele, wiele innych pięknych młodych kobiet, które przyjechały z odległych zakątków Ameryki do pracy w Oak Ridge, miasta, którego nie było na mapach Ameryki. Nie wolno im było mówić o tym, co robią. Rozpoczęły wyścig z czasem i zmieniły losy i wojny, i świata właściwie. Na zawsze. Witam Państwa, Hanna Maria Giza i witam gości w studiu. Profesor Eric Infeld, fizyk z Instytutu Problemów Jądrowych, absolwent Uniwersytetu Cambridge, Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1985 roku kieruje pracownią fizyki plazmy w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Autor wielu prac, członek licznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Witam Panie Profesorze. Dzień dobry. I pan Bartosz Wiśniewski, politolog, amerykanista z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, analityk do spraw polityki zagranicznej, bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych oraz stosunków transatlantyckich. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Telefon jak zwykle 22 645 22 22. Uruchomimy mniej więcej za pół godziny. Hubert Hutowski, który jest wydawcą dzisiejszego Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego, będzie odbierał od państwa telefony. Za chwilę czynna będzie, tu się mi coś zawiesiło, poczta klcw@polskieradio.pl. Program realizuje Magdalena Wojtulanis. Denys Kiern, autorka książki Dziewczyny Atomowe, nieznana historia kobiet, które pomogły wygrać II wojnę światową. Książka ukazała się w wydawnictwie Otwarte. Kilkadziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej odnalazła, to było pewnie trudne, odnalazła i namówiła do rozmowy kilka kobiet, które w latach 40. z różnych pewnie, kierując się różnymi motywacjami, a to poszukiwanie przygód, a to dobrymi zarobkami, a to też pewnie w większości odpowiadając na apele, patriotyczne apele, zgłosiły się do pracy nad nową bronią, która miała pokonać Niemców przede wszystkim, położyć kres tej strasznej wojnie i spowodować powrót do domów ich braci, mężów, narzeczonych, mężczyzn, którzy walczyli. Z tym, że te kobiety nie miały pojęcia o tym, nad czym właściwie, do jakich badań zostały, do jakich prac zostały zaangażowane. Starały się pracować dobrze, ale nie miały pojęcia ani do tego, nad czym tak naprawdę pracują, ani już na pewno nad rozszczepieniem jądra atomu się nie zastanawiały. I nie wiedziały, do czego może być przydatna ta praca. Czytając tę książkę, pomyślałam sobie, jak to było możliwe. Szpiedzy działali wszędzie. I amerykańscy, i niemieccy, i radzieccy, różni. Jak to było możliwe, że Stanom Zjednoczonym udało się przeprowadzić taką potężną akcję zgromadzenia takiej ilości ludzi, 130 tysięcy w pewnym momencie pracowało, zajętych tym programem Manhattan, doprowadzić do tego, żeby oni się zjechali, ściągnęli ze Stanów Zjednoczonych do kilku punktów, bo to nie tylko był ten jeden, prawda? To jedno miasto. No i podjęli tam pracę. Czy sprawa realizacji, rozpoczęcia realizacji tego programu, projektu Manhattan ujawniła się szybko, czy była długo utrzymywana w tajemnicy? Jak się to udało, jeśli długo? Moim zdaniem to, co pani przed chwilą pani powiedziała na temat skali tego wydarzenia, jednak świadczy o tym, że była niesłychanie szczelnie ukrywaną tajemnicą do samego końca. Jak to się udało? Ameryka czasu wojny, zmobilizowana rzeczywiście do wysiłku wojennego, począwszy od elit rządzących, skończywszy na tych, którzy nie mogli pojechać na front, bo pamiętajmy, że przede wszystkim
Ameryka również wychodząca z kryzysu, ale Ameryka na południu, o którym tutaj mówimy, w dalszym ciągu trawiona segregacją rasową między innymi. A więc jeżeli ktoś mógł być zaangażowany do tak odpowiedzialnego przedsięwzięcia, to były to przede wszystkim kobiety, ale również ludność kolorowa, która tutaj pojawia się na stronicach tej książki, o której pani przed chwilą wspomniała, Co i róż. Wydaje się, że ten właśnie wysiłek mobilizacyjny, on utkwił tak głęboko w świadomości Amerykanów. Być może był również powodowany, a raczej na pewno był powodowany również szokiem, który Ameryka przeżyła w grudniu 1941 roku, a więc 7 grudnia Pearl Harbor. Zaskakujący atak na Pearl Harbor, zaskakujący oczywiście dla amerykańskiej opinii publicznej, nie wnikając już w okoliczności samej kampanii japońskiej na Pacyfiku. Pamiętajmy również o tym, że z punktu widzenia Amerykanów główny ciężar II wojny światowej rozgrywał się jednak na Pacyfiku. Do 1943 roku, kiedy wojska amerykańskie lądowały na południu Europy, na Sycylii, nie było mowy właściwie o tym, że wojna toczy się w Europie. Oczywiście ona się toczy i angażuje sojuszników amerykańskich, no bo Stany Zjednoczone od pierwszych dni wojny były zaangażowane w pomoc dla Wielkiej Brytanii, czyli tej, która stawiła opór Hitlerowi, ale przede wszystkim ten teatr na Pacyfiku angażował opinię publiczną, angażował również całą machinę gospodarczą, cała właściwie gospodarka amerykańska została przestawiona na tory wojenne i to miało przede wszystkim doprowadzić do zakończenia wojny właśnie na Pacyfiku. Ale myślę też o tym, o czym pan przed chwilą powiedział, na co pan zwrócił uwagę, na tę ludność kolorową, tak to nazwijmy, w tym ośrodku, którego nie było na mapie, w Oak Rigda, w tym mieście, pracowali również czarni Amerykanie i byli traktowani znacznie gorzej niż biali, na co zwraca uwagę, bardzo to podkreśla autorka, że tam jednak była segregacja rasowa. Tam jednak ci wszyscy ludzie, dzisiaj się mówi Afroamerykanie, ale wtedy nikt tak nie mówił, prawda? Byli znacznie gorzej traktowali, wykonywali gorsze prace i mniej zarabiali. To też nie było bez znaczenia. W ogóle warunki pracy, warunki mieszkania tych wszystkich tysięcy osób, to nam się wydaje, że te standardy amerykańskie są takie wysokie i zawsze takie były i zawsze musiały takie być, a to nieprawda. Oni bardzo ciężko pracowali w bardzo trudnych warunkach, a na dodatek właśnie ci kolorowi byli źle traktowani. Już nie mówiąc o tym, że dzień i noc wszyscy zrównywało tych białych i czarnych Amerykanów, byli inwigilowani właściwie non-stop. Tak. Prawda, panie profesorze? Tak, tam nawet było gorzej niż myśleliśmy, bo jeden czarny był używany jako królik doświadczalny. Tak. Chcieli zobaczyć, jak pluton wpływa na organizm ludzki i wzięli po prostu czarnego pracownika do tego celu. Co było z pełną premedytacją że to jest czarny pracownik. Czarny człowiek, tak. Panie profesorze, jak to jest, nam się kojarzy z bombami atomowymi ośrodek, to co nam pierwsza myśl przychodzi do głowy, ten punkt, to miejsce, to jest Los Alamos, tak, prawda? Tak. Tymczasem okazuje się, że to nie był taki jeden punkt, jeden ośrodek, w którym Amerykanie zgromadzili i naukowców, i ludzi pracujących, cywilów, czy też zwykłych ludzi pracujących na rzecz nauki. No więc to było tak, że w Los Alamos byli wielcy naukowcy, nobliści, pracowali nad pomysłami. A były dwa inne ośrodki, które pracowały nad materiałami, bo do bomby atomowej potrzebna, bo była ogromna masa uranu, 235 i plutonu. Oni nawet nie wiedzieli, ile tego potrzeba, ale wiedzieli, że dużo. No i to były te inne ośrodki. Dla mnie mniej ciekawe. Dla mnie najciekawsze są sprawy Los Alamos, ale aha, to już jest sprawa gustu. Profesor Eryk Infeld, a proszę powiedzieć, skoro już mówimy o tym w skrócie, jak doszło, no bo nie jesteśmy w stanie w ciągu tej jednej audycji opowiedzieć o wszystkich szczegółach, jak doszło do powstania tego projektu Manhattan, co było bezpośrednią przyczyną podjęcia decyzji o uruchomieniu tego programu przez prezydenta Roosevelta. Tak, więc fizycy amerykańscy, czy pochodzący z Europy, ale już znajdujący się w Ameryce,
zdawali sobie sprawę z tego, że jest ogromne niebezpieczeństwo, że Niemcy wybudują bombę atomową. Bo na przykład w Niemczech powstała, zbadano tę reakcję, która zachodzi w bombie atomowej. Niemcy mieli bardzo dobrych fizyków, równie dobrych jak ci, którzy wyemigrowali, ale na szczęście poszli złą drogą. Co to znaczy? To znaczy, jest to tak zwany moderator, jest jakaś materia, która opóźnia neutrony. Już nie będę wchodził w szczegóły. Mm-hmm. To jest grafit, powinien być grafit. A Niemcy myśleli, że ciężka woda może posłużyć do tego celu. A nie jest to dobry pomysł. Na szczęście poszli złą drogą. Natomiast jeżeli chodzi, pani pytała o bezpośredni początek tego wszystkiego, to właśnie dwaj fizycy przyszli do Einsteina, którego nazwisko było znane wszystkim, również prezydentowi, i poprosili, żeby podpisał list zwracający uwagę na to niebezpieczeństwo i w związku z tym oczywiście zachęcający rząd amerykański do rozpoczęcia tych badań. I Roosevelt, jego reakcja była pozytywna właściwie i powstał ten projekt Manhattan. Ale nie tak od razu odpowiedział, nie tak od razu, prawda? Znaczy pierwsza reakcja jego była pozytywna, a potem mało robił. I potem dopiero Einstein napisał trzy listy, tylko ludzie wiedzą o tym pierwszym, ale były trzy listy. No, bo ten pierwszy jest słynny, tak. Pierwszy jest słynny, tak. Zdaje się, że pani ma kopię. Ja za chwilę przeczytam, nie w całości, ale fragment, żeby także nie można powiedzieć, że Einstein nie miał nic wspólnego z tym. Miał. Właśnie, bo Einstein jest oskarżany przez niektóre środowiska o to, że tym swoim słynnym listem, tym pierwszym, przyczynił się do uruchomienia programu Manhattan, projektu Manhattan, a tym samym do skonstruowania i użycia bomby atomowej, że w gruncie rzeczy on ponosi w pewnym sensie odpowiedzialność za Hiroshimę i Nagasaki. No teraz jesteśmy mądrzy, ale trzeba się cofnąć do 1939 roku, kiedy nie wiedziano, że Niemcy pójdą złą drogą, nie wiedziano, że Niemcy nie mają aż możliwości właściwie zbudowania, tak jak pan mówił, potrzebne są ogromne możliwości. To musi być duży kraj przede wszystkim, duże zaplecze. Niemcy prawdopodobnie by tego wszystkiego nie miały. Tego nie wiedziano. Nie wiedziano, jak trudno jest zbudować bombę atomową. Ja uważam, że decyzja była słuszna, jeżeli cofniemy się do 1939 roku. No ale Niemcy, panie profesorze, wraz z tymi kolejnymi sukcesami militarnymi mieli coraz większy dostęp do wszystkich tych elementów, tych składników potrzebnych do wyprodukowania bomby i wtedy wydawało się pewnie Amerykanom, że oni już to mają w garści, bo przecież w momencie, kiedy 28 maja 1940 roku skapitulowała Belgia, to Niemcy mieli dostęp do zapasów rudy uranu w olbrzymich ilościach. Kongo belgijskie było belgijskie i tamte złoża Niemcy chcieli przecież przejąć, nie mówiąc o kielskiej wodzie. Przepraszam bardzo, to był 39 rok, to o czym pani mówi było później. To był 40 rok. Bo, pierwszy list to był 39. A o liście pan profesor mówi. Tak. Dobrze, otóż wracając teraz do listu, a potem poproszę pana Bartosza Wiśniewskiego o skomentowanie tego, bo też cała ta akcja Niemców w Norwegii, zdobycie ciężkiej wody, którą Norwegia produkowała, bez tego Niemcy by sobie w ogóle nie mogli poradzić z produkowaniem bomby. Otóż wtedy napisał, tak, w październiku 1939 roku Einstein napisał do Franklina Delano Roosevelta, prezydenta Stanów Zjednoczonych, najnowsze prace Fermiego i Szilarda, czyli tych dwóch Włocha i Węgra, tych dwóch naukowców pracujących w Stanach Zjednoczonych, które przedstawiono mi w postaci rękopisu, pozwalają oczekiwać, że w najbliższej przyszłości pierwiastek uran może stać się nowym, ważnym źródłem energii. Pewne aspekty zaistniałej sytuacji wymagają czujności i jeśli okaże się to konieczne, szybkiego działania ze strony rządu. Dlatego zamierzam zwrócić pana uwagę na następujące fakty i zalecenia. W ciągu ostatnich 4 miesięcy stało się prawdopodobne, że dzięki pracom Joliota we Francji, jak również Fermiego i Szilarda w Ameryce, uda się doprowadzić do jądrowej reakcji łańcuchowej w dużej masie uranu, w wyniku której powstaną olbrzymie ilości energii i znaczna obfitość nowych pierwiastków przypominających rad. Wydaje się niemal pewne, że dojdzie do tego w najbliższej przyszłości. To nowe zjawisko umożliwi konstruowanie bomb i nie jest wykluczone,
choć mniej pewne, że mogą w ten sposób powstać niezwykle potężne bomby nowego typu. Jedna bomba tego typu przewieziona na statku i zdetonowana w porcie zniszczyłaby cały port wraz z częścią otaczającego go obszaru. Stany Zjednoczone dysponują bardzo ubogimi rudami uranu w niedużych ilościach. Dobre rudy występują w Kanadzie i dawnej Czechosłowacji, ale najważniejszym źródłem uranu jest Kongo belgijskie. No i to jest, właściwie Einstein pokazał palcem. Tak. Prawda? Tak. Wszystko, pan profesor mówi, że Roosevelt się jeszcze zastanawiał. Znaczy nie popal pełną parą, bym powiedział. A ciekawe jest co pisał Einstein w 1939 roku o statku, na którego pokładzie znajdzie się bomba i który trafiłby do portu. To jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest coś, czego obawiają się amerykańskie służby bezpieczeństwa dzisiaj. Że to jest jedna z kluczowych ryzyk, przed jakimi stoją Stany Zjednoczone i na co były nakierowany ogromny wysiłek administracji poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha, to właśnie takie inicjatywy zmierzające do przechwytywania jakichś podejrzanych ładunków na morzu. Więc w 1939 roku Einstein zwrócił uwagę na coś, co stało się w opinii rządzących w Stanach Zjednoczonych realnym zagrożeniem w dobie zagrożenia terrorystycznego po 11 września, państw zbójeckich i tak dalej, i tak dalej. Więc można, widać po tym liście jak na dłoni, jaką skalą przewidywalności, czy raczej darem przewidywania wykazał się wówczas Einstein. Wracając natomiast do tej... Aczkolwiek, przepraszam, tam w którymś momencie w tym liście powątpiewał, czy taka bomba, która musiałaby strasznie dużo ważyć, czy w ogóle jest w stanie... Okej, to jest kwestia miniaturyzacji tej głowicy. Nie wiem, czy wówczas już funkcjonowało w ogóle takie sformułowanie, głowica jądrowa. No niemniej sama wizja. Czy to miała być rzeczywiście... Bo był wizjonerem. No tak, no, to był Albert Einstein. Natomiast wracając jeszcze... właśnie tak do tych Belgii, Norwegii i tego wszystkiego, czym dysponowali, czy mogli dysponować Niemcy. Niemcom mogły wpaść w ręce zapasy rud uranu wydobywanych w Kongo belgijskim i tym były motywowane zabiegi jednego z biznesmenów właśnie belgijskich, który już w 1939-1940 roku zaczął przewozić zapasy tego surowca. Gdzie? No właśnie do Stanów Zjednoczonych. Okazało się w którymś momencie, że na Staten Island w pobliżu Nowego Jorku w magazynach są ogromne ilości rudy uranu i w książce Denise Kiernan opisuje transakcje. $1.60 za funt. Nam się to abstrakcyjne, bo my w ogóle nie używamy tej miary wagi. No niemniej dolar trafiał do kieszeni tego belgijskiego biznesmena, a 60 centów z tego dolara 60 trafiało do kanadyjskiej, jak się okazało, ostatecznie firmy, która zajmowała się właśnie przewozem i czuwała nad bezpieczeństwem tego transportu. A więc to nie jest tak, że administracja Roosevelta wykazała się jakimś niebywałym sprytem. Raczej była to kwestia po prostu interesu ekonomicznego, który ktoś chciał zabezpieczyć, bo wiedział, że hitlerowcy no raczej nie będą bawić się w wykupywanie tych zapasów, po prostu je skonfiskują. Była jeszcze jedna strona tego dramatu, czyli Rosja sowiecka, Rosja radziecka, prawda? Tak. Która, to też jest bardzo, ja powiedziałam o tym Fuksie, który był szpiegiem radzieckim, tak. Przedstawiciel misji brytyjskiej, tak. Niemiec z pochodzenia, tak. I szpieg radziecki. I od początku wprowadzony we wszystkie tajemnice tego projektu. Sądzony w Wielkiej Brytanii. Później, tak. I sędzia powiedział, że został przekonany, że Fuchs to robił z przekonania, że nie dla zysku, tylko z przekonania. I dlatego dał mu tylko 42 lata więzienia. Oczywiście on nie siedział 42 lata, tylko tam 15 coś i wrócił do NLD potem.
Znaczy potem pojechał, jak wyszedł z więzienia, to pojechał. Tak, pojechał do NRD i był bardzo cenionym naukowcem w NRD, prawda? Odznaczanym. No on nie był z pierwszej ligi, ale... W którym on tam w 88 roku zmarł dopiero, zdaje się. Nie pamiętam tego, nie pamiętam. Jakoś tak mi się wydaje. W każdym razie tak, słuchacz, jeszcze jeden z naszych słuchaczy pyta właśnie o Klausa Fuchsa. Jak pisze się to nazwisko? Literuje Franciszek, Urszula, Celina, Hanna, Stefan. Fuchs. Tak. Fuchs. Tak, on tak się, Fuchs się pisze, czyta tak. Się Fuchs. Co możemy powiedzieć na temat przygotowań do produkcji broni atomowej przez Rosjan? No więc już w 1942 roku zainteresowali się tą sprawą. Fizycy rosyjscy byli bardzo dobrzy i są bardzo dobrzy. I jak Truman powiedział Stalinowi, że ma nową broń, czyli bombę atomową, to Stalin się nie przejął, bo wiedział. Wiedział, ja poza tym w Związku Radzieckim trwały prace nad tym. A pierwsza próba jądrowa była w 1949 roku w Związku Radzieckim. Co ciekawe, również w 1949 roku ten kompleks w Oak Ridge dopiero zostały zniesione w ogóle kontrole, żeby można było wjechać na teren tego kompleksu. Wcześniej przez całe lata istnienia tego kompleksu, on zaczął powstawać pod koniec 1942 roku, przez 7 lat, a i potem 4 lata po zakończeniu II wojny światowej, w dalszym ciągu obowiązywały najbardziej surowe rygory bezpieczeństwa. Był to kompleks wojskowy. Dopiero w 1949 roku zaczął się otwierać, dopiero w 1960 roku na dobrą sprawę stało się to miasto, które nie było już w żaden sposób kontrolowane, czy to przez armię, czy przez Komisję Energii Jądrowej, powołaną do tego, żeby zagospodarować ten potęgę atomu na cele cywilne, a więc cywilne wykorzystanie. Pokojowe. Tak jest. Tak słynne przemówienie prezydenta Eisenhowera, Atom w służbie pokoju, Atoms for Peace. Potem konferencja w Genewie, bardzo ważna. Panie profesorze, tutaj się słuchacz domaga gwałtownie, żebym, ponieważ przedstawiając pana, nie powiedziałam o panu ojcu i pan Tomasz Lewis zapomniała pani powiedzieć, że profesor Eryk Imfeld jest synem profesora Leopolda Imfelda. Oczywiście, słynnego profesora, który współpracował z Einsteinem. A pan profesor również znał Einsteina, poznał go jako dziecko, 10-letni chłopiec. Tak, poznałem go. No i jakie wrażenie zrobił na panu ten wielki, ta sława, magnetyczny człowiek, o którym ta pana siostra zapytała, dlaczego on ma takie dziwne włosy. Śmiał się z tego, tak. No, był w jakimś sensie zwyczajny. Znaczy nie było żadnej bariery między chłopcem, dzieckiem, a nim. Rozmawiał tak, jakby on był też dzieckiem. Nie było żadnego takiego mówienia z góry. Śmiał się z dowcipu. Ojciec spędził miesiąc w Polsce i przywiózł dowcipy z Polski, takie ostre, jakie bywają w Polsce. I Einstein się strasznie śmiał z tych dowcipów. Poza tym pamiętam, jak oni schodzili po schodach, to ojciec był dużo wyższy od niego. To był niski, w miarę niski człowiek, co dopiero wtedy właśnie przez ten kontrast widziałem. Ale wspomnienia dziecka nie mogą być bardzo ciekawe. No, zapamiętał go pan, a czy on pana próbował namówić na to, żeby zajął się pan, żeby studiował pan fizykę w przyszłości? Czy próbował pana w tę stronę ukierunkować, czy nie? Czy to raczej ojciec, atmosfera w domu i... Niestety muszę przyznać, że nie pamiętam treści rozmowy. Pamiętam dowcip ojca, pamiętam jego śmiech, pamiętam, że podał mi rękę i rozmawiał ze mną jak równy z równym. Ale i potem rozmawiał z ojcem i coś przyjemnego powiedział o naszej rodzinie, ale niestety treści samej rozmowy nie pamiętam. Bo chyba godzinę ze mną rozmawiał, także nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ale państwo tam całą rodziną go odwiedzili, tak, prawda? Tak. Mhm. Wróćmy do, mam nadzieję, że nasz słuchacz jest usatysfakcjonowany teraz. Wróćmy do tych szpiegów. Taka niejasna jakaś sytuacja Oppenheimera była w związku z tym. Chciałbym to skomentować. Właśnie, bardzo proszę, profesor Oppenheimer. Oppenheimer był w młodości związany z lewicą. Żona i cała rodzina poza nim, brat i tak dalej, byli komunistami. I jest wielką zagadką, może pan będzie coś wiedział na ten temat, dlaczego Gross akurat jego wziął na kierownika tej całej sprawy. Tego projektu.
Znaczy on miał posiadłość w pobliżu Los Alamos, to był jeden z argumentów. Był świetnym organizatorem, to wszyscy wiedzieli. I trzecia możliwość, nie wiem, może też pan będzie mógł to skomentować, że Gross chciał mieć haka na niego. Że się wyraziłem? Miał haka, chciał mieć haka tak, na tak, niego. Tak, tak, ale dlaczego? Znaczy z jednej strony... Na przykład jak postanowiono zrzucić bombę atomową na Japonię, tak, to chcieli, żeby Oppenheimer to poparł, bo nie wszyscy naukowcy byli za tym. Oczywiście. Była petycja przeciwko temu. No i Grossowi bardzo zależało, żeby najważniejszy człowiek, czyli Oppenheimer, to poparł. To jest spekulacja, ale nie wykluczam, że o to chodziło, bo w tych czasach wziąć prawie komunistę na szefa takiej rzeczy, to jest bardzo dziwne. Natomiast jakie tam jeszcze pytanie było? Co on... Nie, to właśnie o to prawda, że on się uwikłał w jakieś szpiegowskie afery. Nie, tego nie mówię. Z pewnością był namawiany, a mało tego, on zgłosił jednemu z dowódców kontrwywiadu, że jego kolega profesor Chevalier... To było kłamstwo. Aha, widzi pan, profesor. On się przyznał, że to było kłamstwo. Że przekazywał tajne informacje właśnie stronie. Ale to było kłamstwo. On chciał się wydać ciekawszy, ważniejszy. Oppenheimer był bardzo złożoną osobowością. I on skłamał. Potem przyznał się, że z tym Chevalierem to było kłamstwo. A to przynajmniej dobrze, że się przyznał. Natomiast jest cała sprawa, że w latach 50. on był przesłuchiwany przez kongres. I nie udowodniono mu szpiegostwa. Czy nie ulega wątpliwości, że Gross, wspomniany przez pana profesora, czyli ten człowiek, który z ramienia Armii Stanów Zjednoczonych nadzorował projekt Manhattan, on nie ufał Oppenheimerowi, on nie ufał właściwie nikomu zaangażowanemu w ten projekt. Każdy miał swojego anioła stróża, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, albo po prostu w duchu roku 84 Orwella. Wielki brat rzeczywiście kontrolował wszystko. Kiernan znakomicie opisuje atmosferę tego wszechobecnego, tej wszechobecnej inwigilacji, tych plakatów, które były na każdym kroku obecne w tym kompleksie. Nawet pewnych nawyków, które udało się w ludziach wywołać. To znaczy nikt nie pytał, co robisz, bo to właściwie było już, nie wiadomo było, z kim się rozmawia, kto jest donosicielem, kto pracuje dla FBI. Bo to FBI oczywiście jako służba kontrwywiadowcza musiała wziąć na siebie ciężar utrzymania tego wszystkiego w tajemnicy, więc obowiązywały takie dziwne zwyczaje, że mówiło się tylko, opowiadało się skąd się pochodzi i rozmawiało się na tematy absolutnie niezwiązane z pracą. Właśnie to wracamy troszeczkę do tego, w jaki sposób udało się utrzymać tę tajemnicę. Ano ze strachu. Myślę, że ludzie też mimo wszystko bali się o swoją posadę. Oto wspomniała pani o różnych motywach, które kierowały osobami, które godziły się na wyjeżdżanie w nieznane. I zostawianie wszystkiego, rodzin, swojej poprzedniej pracy, wszystkiego, Nie było informowane, gdzie jadą, na jak długo, no bo przecież nie wiadomo było, ile to potrwa. Było powiedziane tylko, że to ma doprowadzić do szybkiego końca wojny i ma być istotnym wkładem w wysiłek wojenny pisany wielkimi literami. To oznaczało powrót do domu, do domów wszystkich ojców, bliskich, synów i tak dalej. Chciałbym tu pochwalić kobiety, bo kobiety, które tam pracowały, nie miały pojęcia, nad czym pracują. No właśnie. I porównywano ich wyniki z wynikami naukowców, którzy doskonale wiedzieli, o co chodzi. Kobiety pracowały lepiej. Niż naukowcy. Rafał, nasz słuchacz, pan Rafał pyta, czy były osoby pochodzenia polskiego. No były. Jedna z głównych bohaterek tej książki to jest Sylwia Szapka, potem po mężu Klemski się nazywa. I to jej matka, która najpierw nie chciała wypuścić jej z domu, to był rodzaj buntu ten jej wyjazd, potem napisała do niej, nie pisz do mnie więcej, ponieważ twoje listy są zamazane. Cenzura. Tak. I to jest to, o czym pan mówi. Ona oczywiście nie miała pojęcia, że jej listy są czytane, cenzurowane i że właściwie te strzępy niezamazane czarnym atramentem nic jej matce nie mówią, nie przekazują żadnych informacji. No i wszyscy, ale wszystko, utrzymywanie tajemnicy dotyczyło nie tylko tych zwykłych, szarych ludzi. Przypomnijmy sobie reakcję
żony jednego z naukowców, już nie pamiętam w tej chwili którego, która się nagle obraziła, że mąż, który z nią tak rozmawiał, był taki otwarty, serdeczny i towarzyski, tak, o wszystkim jej mówił, nagle przestał z nią rozmawiać. Tak. Czyli tak daleko, tak głęboko to wchodziło nawet w rodziny naukowców, że... Znaczy w ogóle to jest... Jakoś to dziwnie to życie wyglądało. To był ogromny projekt z dziedziny też również inżynierii społecznej, bo jeżeli sobie pomyślimy, że w jednym miejscu, gdzie wcześniej, no cóż, no to po prostu była prowincja, typowa amerykańska prowincja, nagle powstaje miasto, gdzie przyjeżdżają ludzie z bardzo różnych stron Stanów Zjednoczonych, przyjeżdżają... No właśnie, wróćmy jeszcze na chwilkę do tych czarnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych. Tak. Otóż byli przecież już fizycy, czarnoskórzy fizycy wówczas w Stanach Zjednoczonych. Otóż oni, im odmówiono wręcz udziału przy tym projekcie, ponieważ dla kolorowych były przeznaczone wyłącznie prace typu dozorca, Sprzątanie. No i jacyś robotnicy budowlani, bo trzeba było postawić ogromne miasto, ogromne zakłady przemysłowe. Baraki, hale. Baraki, które oczywiście były no, bardzo prowizoryczne i one potem po prostu przeradzały się niemalże w slumsy. Gdyby to było większe miasto, to prawdopodobnie wyglądałoby to dużo gorzej. No niemniej ilość, tam bardzo często pojawia się na stronach tej książki takie sformułowanie: ciągle coś wjeżdża, ale nic nie wyjeżdża. To oni właściwie produkują. Skoro cały Stany Zjednoczone produkuje amunicję, spadochrony, nie wiem, puszki, żywność, tak, konserwy i po prostu wszystko idzie czyli na front. Czyli coś, co jest fizyczne, materialne, co można fizyczne, wziąć w właśnie rękę. Znaczy tutaj dotyka pani sedna sprawy, bo tu przecież mówimy cały czas o eksperymentach z dziedziny fizyki. Coś wjeżdża, nic nie wyjeżdża. No to co oni właściwie tam produkują? I Kiernan przytacza kilka takich anegdot. Być może tam są produkowane znaczki, które mają wesprzeć reelekcję Roosevelta na czwartą kadencję. Aha. A być może produkują tam jakąś, no to już było bliższe prawdy, na przykład jakąś farbę, którą będą pokrywane łodzie podwodne, żeby były niewidoczne, jak się wynurzą. No, ludzie wiadomo było, że związane z militariami, tak, ale... no bo tego armia nie... No i poza tym roiło się tam oczywiście od mundurowych, więc to w sposób naturalny rodziło takie skojarzenia. Armia się z tym nie kryła. To armia przecież odpowiadała za wykup wielu hektarów działek, bo to trzeba było przecież wysiedlić również tysiące ludzi. A więc armia płaciła. Ciekawe jest również, to nie jest, autorka nie poświęca temu zbyt dużo miejsca, ale to, w jaki sposób administracja amerykańska negocjowała z Kongresem amerykańskim ukrycie funduszy na to, żeby w ogóle ten kompleks mógł powstać. Ponieważ Kongres ma to do siebie, że no niestety wszystko chce wyciągnąć na wierzch, a tymczasem administracja w systemie politycznym USA wprost przeciwnie, jak najwięcej chciałaby ukryć. No ale $2 miliardy raczej się ukryć nie da. Zwłaszcza w tamtych czasach trudno było ukryć. Mhm. 22 645 22 22, to jest nasz numer telefonu i zapraszam Państwa do rozmowy z naszymi gośćmi. Przypomnę, profesor Eryk Infeld i pan Bartosz Wiśniewski są dzisiaj gośćmi Dwójki, Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Adres poczty elektronicznej klcw@polskieradio.pl. Pan Wojciech zapytał, czy znane są pobudki, jakimi kierował się pan Fuchs, szpiegując na rzecz Związku Radzieckiego oraz w jaki sposób przekazywał informacje dotyczące projektu budowy bomby atomowej. Więc na pierwszą część chyba odpowiedziałem. W każdym razie sędzia uznał, że to było z pobudek ideowych. Tak, ideowych. Natomiast co on zaraz powiedział? Jak przekazywał wiadomość. Tak, jak przekazywał. Jak mu się udało przekazać te informacje? Nie wiem, tego nie wiem. A to jakieś miał swoje tajne szpiegowskie metody. Kolejne pytanie pani Barbary. Czy wiadomo, ile dokładnie było zaangażowanych tych atomowych dziewczyn do produkcji broni? Jakie miały wykształcenie, w jakim były wieku, czy wiadomo, co się z nimi działo po latach i co robią teraz, jeśli jeszcze żyją. My panią również serdecznie pozdrawiamy, pani Barbaro. Pani, bardzo proszę, pan Bartosz Wiśniewski. Nie wiemy, bo to oczywiście te bohaterki, które trafiły do książki, to znamy ich wiek, natomiast ciekawą informację podaje autorka na temat średniej wieku
Otóż średnia wieku wszystkich osób pracujących w tym ośrodku to 27 lat. Aha. Biorąc pod uwagę oczywiście te osoby bardziej doświadczone, których najprawdopodobniej było mniej, bo to byli lepiej wykształceni inżynierowie, osoby pracujące w laboratoriach, musiała być przede wszystkim grupa osób rzeczywiście, które miały nie więcej niż 20 lat. I ona, ta grupa musiała po prostu dominować, jeżeli chodzi o liczbę. Więc znowu wracamy do tego wymiaru społecznego całego przedsięwzięcia, to znaczy wykorzeniamy w gruncie rzeczy ludzi młodych, którzy czasami z rodzinami, ale najczęściej to jednak to są osoby jeszcze przed założeniem rodzin, trafiają w zupełnie nowe miejsce, gdzie panuje atmosfera tajemniczości wszechogarniająca i właściwie jak tym ludziom w ogóle zorganizować czas? To jest, to okazało się nie byle jakim wyzwaniem. Problemem, tak. A co robią te kobiety? No, właśnie, tak. Do niektórych z nich autorka zdołała dotrzeć. Praca zajęła nad książką 7 lat. Swoje wywiady, przynajmniej z tego, co można wyczytać w książce, przeprowadzała w latach 2009-2012, bo to jest stosunkowo niedawno. A więc należy przypuszczać, że te osoby w dalszym ciągu żyją. Prawdopodobnie niektóre z nich zostały tam, gdzie się osiedliły na początku lat 40., no ale cóż. W każdym razie o tym, że produkowały broń atomową, dowiedziały się 2 lata po zrzuceniu bomby na Hiroshimę, z tego listu, który do nich wystosowano z podziękowaniem za patriotyczną postawę, tak? Tak, aczkolwiek tak. To jest też ciekawe, ponieważ autorka była na tyle dociekliwa, że dotarła również do takiego, powiedzmy, zakładowego pisemka, które tam było wydawane, które było niczym w gruncie rzeczy, no bo o czym ono miało pisać? Nie mogło. Ale też pisać. Nie wolno go było poza teren tego miasteczka. Ona dotarła do archiwów. I otóż ten Oak Ridge Journal pisał rzeczywiście o tym, że, nie wiem, otwarto nowy sklep z kapeluszami na przykład. I w sierpniu 1945 roku, kiedy Stany Zjednoczone dokonały ataku na Hiroshimę i Nagasaki, okazało się, że dużo więcej na temat tego, co się działo w ogóle nie tylko w Oak Ridge, ale również właśnie w Los Alamos, napisały inne media. I właściwie ci dziennikarze, bo to byli zatrudnieni profesjonalni dziennikarze, no bo trzeba było utrzymywać jakieś pozory. Oni po prostu mieli się spyszne, ponieważ przez tyle lat mieli pod nosem rzeczywiście... Temat news? No news stulecia. Nie mogli ani słowa na ten temat napisać. Nie byli nawet tego świadomi. Właśnie, a nawet jeżeli coś podejrzewali, to też nie mogli, bo by to się dla nich mogło źle skończyć. Cenzura poza tym chyba była zbyt szczelna. Mhm. Proszę założyć słuchawki, odbierzemy telefony. Pierwsze telefony. Mamy 5 egzemplarzy tej książki dla Państwa. Dziewczyny atomowe, nieznana historia kobiet, które pomogły wygrać II wojnę światową, i to jest bestseller New York Timesa, i a potem po audycji rozlosujemy. Halo? To ja? Tak, to pani, dzień dobry. Dzień dobry, Irena z Gdyni. Witam pani. Chciałam serdecznie pozdrowić państwa i powiedzieć o wkładzie Polaków. No, o jednym wiem na pewno, to był Stanisław Ulam. Tak. Książkę czytałam, którą on napisał o sobie i o jego wkładzie. Nie pomyliłam się. Tak, Ulam. W tym, że raczej, przepraszam bardzo, raczej jeżeli chodzi o bombę wodorową. No, matematyk w każdym bądź razie, lwowski, tak? Tak. I druga sprawa, to bardzo mi się podobała, bardzo dawno ją czytałam, ale mam ją u siebie, taką książkę Jaśniej niż 1000 słońc, wydaną przez PIF, napisał ją autor Jung, coś tam takiego, i bardzo ciekawie opisuje wkład Oppenheimera, rolę Einsteina, no i całą tą historię związaną właśnie z Los Alamos. Także jeżeli jeszcze gdzieś ta książka jest dostępna, naprawdę dobrze się ją czyta, Jaśniej niż 1000 słońc, czyli o tej bombie właśnie. Mm-hmm. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Dziękujemy państwa. Dziękujemy pani, dziękujemy. Do miło usłyszenia. Miło mi, że się dodzwoniłam. Do usłyszenia. Nam również jest miło i zapraszamy częściej do słuchania naszych audycji i do kontaktowania się z naszymi gośćmi. Drugi telefon odbieramy. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Z zainteresowaniem jak zwykle przysłuchuję się audycji. Ja mam krótkie pytanie.
Czy autorka w książce podaje, czy były prowadzone jakieś powojenne badania dotyczące stanu zdrowia, śmiertelności ludzi, którzy pracowali nad projektem? Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy panu bardzo. Który z panów zechce odpowiedzieć? Może pan? Rzeczywiście autorka wspomina, i zresztą pan profesor o tym do tego przed chwilą nawiązywał, o tych eksperymentach rzeczywiście ze stosowaniem plutonu i co się dzieje w ogóle z ludźmi po podawaniu materiałów radioaktywnych. Natomiast w samej książce jest o tym stosunkowo niewiele. Ona jednak koncentruje się na funkcjonowaniu tego kompleksu w czasie, kiedy rzeczywiście trwały prace nad gadżetem, kiedy ten projekt był... Czyli tą pierwszą bombą. Czyli pierwszą bombą. I właściwie ten moment przełomowy, on właściwie nie jest tak powiedziane, powiedziałbym w 100%, czy zrzucenie tej bomby to było takie przełomowe z punktu widzenia ludzi, którzy tam żyli, bo przecież dla nich życie się nie skończyło, tylko ono nabrało w momencie troszeczkę innego wymiaru. Mm-hmm. Panie profesorze, chciałabym jeszcze prosić o wyjaśnienie takiej sprawy, bo praca naukowców, laboratoria, całe sztaby i armie ludzi, którzy na ich rzecz pracowali, osiągnięcie sukcesu, czyli rozszczepienie atomu, to jest jedna sprawa. Natomiast tak. Skonstruowanie bomby to jest druga sprawa. Trzecia sprawa to jest użycie tej bomby i zrzucenie bomby na Hiroshimę i Nagasaki, czyli 6 sierpnia 1945 roku Little Boy zrzucony z wysokości 580 metrów nad centrum Hiroshimy. Wybuch, który zniszczył całkowicie, niemal całkowicie to japońskie miasto. Zginęło około 100 tysięcy. Mówiliśmy, że przy tym projekcie Manhattan pracowało 130 tysięcy ludzi, prawda? Tu w Hiroshimie samej zginęło do końca tego pierwszego dnia, czyli 6 sierpnia, około 100 tysięcy ludzi. Potem kolejnych 65 tysięcy zmarło na skutek choroby popromiennej. Trzy dni później, 9 sierpnia 1945 roku, Amerykanie zrzucili bombę nad miastem Nagasaki, czyli tam wtedy ten Fatman Grubas został zrzucony i zginęło 75 tysięcy ludzi. Podobno ta bomba nie trafiła precyzyjnie w cel, tylko 3 kilometry dalej, co uratowało, eksplodowała blisko 3 kilometry od wyznaczonego celu, co uratowało życie pewnie tysiącom ludzi. Czyli z jednej strony mówimy o armii Amerykanów poświęcających się jakiejś idei, działających przede wszystkim z pobudek patriotycznych, ale też i finansowych, bo oni tam dużo więcej zarabiali niż w każdej innej pracy. Z drugiej strony są ofiary. Ktoś musiał te decyzje podjąć. Tak. To było po Pearl Harbor. Ktoś musiał, mając świadomość, jakie są konsekwencje, prawda, wydać ten rozkaz. Spróbuję to skomentować. Bardzo proszę, profesor Eric Infeld. Część elity pracującej nad bombą była przeciwna temu. I nawet była petycja, żeby nie zrzucać bomby na Japonię, tylko w jakiś inny sposób to załatwić. Na przykład pokaz, poprosić Japończyków, żeby obejrzeli pokaz bomby. No różne były pomysły, a nie żeby od razu zrzucać na ludność cywilną. I Eisenhower był też tego zdania. To nie tylko naukowcy. Ale Gross bardzo chciał użyć bomby. I ja już mówiłem o tym, że nie wykluczam, że Oppenheimer może był trochę szantażowany. To jest trochę moje domysły są, ale nie wykluczam tego. Oppenheimer poparł to. Ale oczywiście najważniejsze było to, że Truman był za tym. Truman w ogóle został prezydentem nagle, nie spodziewał się tego, po 80 paru dniach bycia wiceprezydentem. Przed tym nawet nie był wiceprezydentem. Nie miał pojęcia o istnieniu bomby, mimo że był przewodniczącym komisji kongresu, która się zajmowała finansami i brał udział w ukrywaniu funduszy, o którym była mowa, a nie miał pojęcia. Tak wysoko wiceprezydent nie miał pojęcia. No ale on był, jak już został tym prezydentem, rokował ze Stalinem, co pewnie było peszące trochę dla człowieka, który dwa miesiące przedtem był nikim. Krótko mówiąc, on chciał użyć tej bomby również w rozmowach ze Stalinem. I no, to jest truizm, że decyduje prezydent, ale nie wahał się. Petycja uczonych go mało interesowała.
Ale jak mówi Eisenhower, był bardzo ważny człowiek wtedy, Eisenhower, dowódca sił połączonych, był przeciwny. Mm-hmm. Także to nie była prosta decyzja. Oppenheimer zresztą potem w bezpośrednim spotkaniu z Trumanem zgłaszał swoje wątpliwości już post factum, zarzucając prezydentowi Trumanowi, że oto on przez jego decyzję ma krew na rękach. Truman zareagował bardzo nerwowo, powiedział, że nie życzy sobie już więcej spotkań z Robertem Oppenheimerem. No i do takiego spotkania już po prostu nie doszło. No ale mówimy już o sytuacji post factum, kiedy były znane skutki te bezpośrednie, czyli ta ogromna skala zniszczeń. Nie było wiadomo oczywiście tych skutkach długofalowych. Pyta pan Tomasz, czy Otto Hahn był zaangażowany w pracach hitlerowców, laureat Nagrody Nobla z fizyki, był zaangażowany w pracach hitlerowców nad wyprodukowaniem bomby atomowej? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie? Prawdopodobnie tak. Znaczy, on się odżegnywał potem, ale są powody, żeby przypuszczać, że tak. O, tu anegdotka pana profesora do pana Ryszarda Zlańska, ale to za chwilę. Najpierw odbierzemy telefon, ale ja jeszcze chciałam, to zwrócimy do tego pytania. Jak zareagowało społeczeństwo amerykańskie? Po prostu społeczeństwo amerykańskie, nie te osoby, które były zaangażowane w pracę nad bombą, te wyjątkowe osoby, tylko społeczeństwo amerykańskie. Czy zrzucenie bomby na Hiroshima i Nagasaki spowodowało... Wojna już się oficjalnie skończyła przecież. Jakie to wywołało reakcje? Czy oni to uznali za sukces? Ja uważam, że pan powinien odpowiedzieć, tylko powiem jedno zdanie. Mm-hmm. Jedno zdanie powiem, że trzeba pamiętać o tym, że miliony rodzin wiedziały, że ich chłopcy wrócą do domu. I to natychmiast, było ważne. Natychmiast, więc to trzeba uwzględnić, ale szerzej pewnie pan odpowie. To było oczywiście kluczowe, bo chodziło o to, żeby wygrać wojnę. Myślę, że do tego należałoby dołączyć również pewnego rodzaju dumę. Jednak, co tu dużo mówić, pokazanie wyższości technologicznej również, bo to jest jednak zakończyć wojnę dwoma bombami. To nie trzeba być strategiem, żeby wiedzieć, że to jest początek nowej ery. Stany Zjednoczone są jedynym państwem na świecie, które taką broń ma. I jest w tej chwili, zaczyna się, można mówić o statusie supermocarstwa, więc to było... Znaczy świat taki, jaki był przedtem, się absolutnie skończył. I Stany Zjednoczone są liderem, jeżeli chodzi o tworzenie tego świata. Nie wiadomo, w jakim kierunku on pójdzie. Wiemy już, pan profesor powiedział na samym początku, teraz możemy być mądrzy, bo wiemy, jakie były skutki, czyli nuklearny wyścig zbrojeń. Mutually assured destruction, czyli wzajemnie gwarantowane zniszczenie Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych, proliferacja broni jądrowej na inne państwa, Chiny, w ramach oczywiście istniejących uregulowań prawno-międzynarodowych, ale również Indie i Pakistan w latach 90. Można tę historię ciągnąć. Natomiast moim zdaniem należy również do tego wszystkiego dołączyć takie poczucie jednak ukłucie takiej dumy, że jesteśmy najpotężniejszym państwem świata. I mamy coś, czego nikt inny nie ma, tak, i możemy cały świat trzymać w szachu. Przyszła pewnego rodzaju na pewno refleksja, że to było zadanie nieprawdopodobnych, wyrządzenie nieprawdopodobnych szkód i spowodowanie nieprawdopodobnych ofiar. Z trzeciej strony można powiedzieć, że rządzący Stanami Zjednoczonymi dokonali bardzo świadomego wyboru i wiedzieli, jakie są alternatywy. Japonia nie podda się, tak jak padały poszczególne wysepki na Pacyfiku. Słynna strategia żabiego skoku, to znaczy opanowujemy kolejne wyspy i w końcu dojdziemy do wysp japońskich. Amerykanie wiedzieli, jakimi stratami było okupione na przykład zdobycie Okinawy i innych wysp na Pacyfiku, ale przede wszystkim Okinawy. Wiedzieli, ile kosztowało zdobycie Iwo Jimy i tak dalej, i tak dalej. Zdawali sobie sprawę, że ten matecznik cesarstwa Japonii to będzie krwawa łaźnia dla Amerykanów. W obliczeniach padały liczby nawet miliona zabitych po obu stronach. Więc
No cóż, dokonano bardzo świadomego wyboru. Położono na jednej szali życie amerykańskich żołnierzy, na drugiej życie japońskich cywili. Japońscy cywile, którzy prawdopodobnie byliby używani jako żywe tarcze. To jest historia. To wiemy, opisywane było to w wielu książkach, pokazywane w wielu filmach. Natomiast wydaje mi się, że to były te trzy motywy, które decydowały, czyli chęć zakończenia, szybkiego zakończenia wojny, zakończenia tej wojny i przy jak najmniejszym nakładzie własnych sił. No i co tu dużo mówić, pewne pokazanie, że jesteśmy w stanie to zrobić w sposób, którego świat nie widział. Odbieramy telefony. Halo? Halo. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Teraz słyszę, że... Znaczy słucham audycji od początku, wydaje mi się, że uważnie i jakoś nie usłyszałam, nie zorientowałam się, czy wspomnieli państwo, chyba nie, na czym dokładnie polegała ta praca owych kobiet, o których traktuje książka, bo z jednej strony mówią państwo, że nie wiedziały, z drugiej strony pan profesor powiedział, że prace porównywane z wynikami naukowców, czyli czy one pracowały w laboratoriach, czy przy jakichś obliczeniach. A nawet lepiej, czy to była naukowcy. Typowo fizyczna praca, jakie one miały wykształcenie. Dobrze. I może bliżej dokładnie co one robią, czy nie tylko kobiety, no mężczyźni rozumiem też, bo jak było to tyle tysięcy ludzi. Także bardzo dziękuję, dobrze, ale chodzi mi o nienaukowców. Dobrze. Dziękuję za moment serdecznie. Odpowiemy. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden telefon. Halo? Witam państwa. Dzień dobry panu. Ja czuję niedosyt, słuchając państwa wywodów. No, fizyk powinien przypomnieć ludziom, jak pusta jest materia, jak małe jest jądro w stosunku do atomu, jak trudno w nie trafić. I w związku z tym, na czym polegały te problemy? Mówi się o moderatorach. Króciuteńko pan profesor wspomniał na samym początku, ale w gruncie rzeczy powinno się ten temat ciuteńkę choćby rozwinąć. Otóż jeśli przyjąć, że na przykład mamy do czynienia z piłką tenisową oraz z obiektem o średnicy Ziemi, no to mniej więcej taki jest stosunek wielkości jądra atomowego do całego atomu. Więc w to jądro jest niezwykle trudno trafić. I dlatego też trzeba było stosować specjalne środki, żeby reakcja, o której pani mówi błędnie, że chodziło tylko o rozszczepienie. Nie, rozszczepienie znacznie wcześniej wykonano w reaktorach w Chicago. I wiadomo było, że jądro się rozszczepia, tylko chodziło o reakcję samopowiadalną. I tutaj chodziło o to, żeby po prostu zwiększyć tak zwany przekrój czynny na reakcję jądrową. I w ogóle ten aspekt sprawy nie został poruszony, co jest błędem w tej audycji. I drugi podstawowy błąd, moim zdaniem, to źródła przecieku i kanały przecieku informacji ściśle tajnych do Rosji sowieckiej. Otóż w ogóle państwo nie wspomnieliście o Kate i Ethel Rosenbergach, którzy zostali straceni na krześle elektrycznym. I o ile mi wiadomo, oni przekazali, głównie oni, informacje do Sowietów, jak jest zbudowana bomba atomowa i dlatego też Sowieci, pomimo tego, że mieli wspaniałych fizyków, ale robili też głupie doświadczenia, strzelając z dwóch dział ustawionych naprzeciwko siebie ładunkami, które były zbudowane z uranu i oczywiście natłukli mnóstwo ludzi, którzy przy tym byli, bo uran jest twardy i się rozpryskiwał, więc im się nie udawało tego zrobić i pewnie by się jeszcze długo nie udało, gdyby nie to, że Kate i Ethel Rosenbergowie sprzedali te informacje do Rosji sowieckiej w specjalny sposób. Nie jest pora teraz powiedzieć, jak to było, ale ja wiem jak. Natomiast ambasada sowiecka w Waszyngtonie przekazywała informacje na ten temat zaszyfrowanymi komunikatami. I to jest bardzo ważna sprawa, o której teraz chcę powiedzieć. Jeśli ktoś coś zaszyfrował, to jest tylko kwestią czasu, kiedy ktoś inny to rozszyfruje. To Amerykanie prawda. Nagrywali te informacje, które Sowieci, ambasada sowiecka przekazywała do Moskwy i przez długi czas nie umieli sobie z tym poradzić, z tymi szyframi. Ale wreszcie je złamali. I wtedy wyszła kawa na ławę. Okazało się, że właśnie Kate i Ethel Rosenbergowie są temu winni. Oczywiście ja, będąc wtedy szczenięciem w tamtych latach, pamiętam doniesienia w polskiej prasie, w której pokazywano biednych Kate i Ethel Rosenbergów, którzy czekają na krzesło elektryczne. No i były wielkie protesty w skomunizowanej Polsce i pewnie w całym obozie socjalistycznym, że tego robić nie wolno, bo to nieludzkie i tak dalej.
że tymczasem Amerykanie mieli stuprocentową pewność, że to oni byli źródłem tego przecieku. I warto by było troszeczkę bardziej szczegółowo na takie tematy mówić. Takie audycje, jaką państwo prowadzicie. Dziękujemy panu bardzo. Musielibyśmy oddzielną audycję na temat szpiegów wszelkiej maści. Ja myślałem, że to był Julius Rosenberg. Ale już wszystko. Panie profesorze, dobrze. No to wobec tego bardzo proszę. Na czym polegały problemy naukowców? No, trochę pan powiedział właśnie, ale główny problem polegał na tym, że aby rozbić ciężkie jądro atomowe, potrzebne są neutrony. Żeby była samopodtrzymująca się reakcja, musi więcej neutronów wyskakiwać z tego rozbijającego się jądra, niż wchodzi. Bo inaczej nie będzie samo, na przykład jeżeli nawet jeden neutron wyjdzie z rozbitego jądra, to nie wystarczy. Okazało się, że dwa neutrony wychodzą. Jeden wchodzi, rozbija jądro i dwa wychodzą. W związku z tym wiadomo było teoretycznie, że samopodtrzymująca się reakcja jądrowa jest możliwa. Reszta to są problemy techniczne. Jak moderować neutrony, żeby nie uciekły, tylko żeby wracały i dalej rozbijały te jądra. Ile potrzeba uranu-235, żeby rozpocząć taką reakcję. Problemy trochę techniczne. Fizycy mniej więcej wiedzieli, na czym sprawa polega już w 1939 roku. Pani nasza słuchaczka pytała o to, na czym polegała praca tych kobiet, które pan profesor pochwalił i uznał, że była lepsza niż tych naukowców. One nie miały pojęcia, na czym polegają, ale chodziło o to, żeby wyodrębnić z rudy uran-235. Jest tego bardzo niewiele i sposoby wydzielenia tego są różne. Jeden to jest pole elektromagnetyczne, które zakrzywia jony. Jon to jest jądro ładunku jakimś dodatnim. I czas w polu elektromagnetycznym zakrzywiają się inaczej jądra uranu-235 i 238. Tak. To jest jeden sposób. Drugi sposób to jest gazowanie tego wszystkiego i w centryfudze ten gaz się rozdziela. One się zajmowały tymi sprawami. Znaczy one wytwarzały uran-235. Pluton był w innym ośrodku, w stanie Waszyngton. I one tylko wiedziały, że mają pokręcić jakimiś pokrętłami, dokładnie naprowadzać jakąś wskazówkę na inną wskazówkę. Nie miały pojęcia, że na przykład manewrują polem elektromagnetycznym. No to jest próba odpowiedzi takiej cząstkowej. Pani Aniela napisała tak. Powstałą książkę między innymi odbieram jako hołd złożony nieznanym wcześniej bohaterkom istotnego elementu machiny wojennej Stanów Zjednoczonych. Czy osoby tak ofiarnie, ale anonimowo, oddające swoje całe życie dla projektu Manhattan zostały w jakiś sposób docenione, uhonorowane przez władze USA? Można uznać, że opisywane bohaterki brały udział w swoistym eksperymencie psychologiczno-socjologicznym. Zastanawiam się, czy faktycznie powstały badania ex post dotyczące warstwy psychologicznej tak wyjątkowej, w pewnym sensie ekstremalnej sytuacji, na przykład źródła i siła motywacji do przystąpienia oraz trwania w tym projekcie, reakcja na maksymalną kontrolę, inwigilację, atmosferę podejrzliwości i tajemnicy, wreszcie reakcję po ujawnieniu tajemniczego celu projektu i jego ocena. Wówczas po latach. Pan Bartosz Wiśniewski. Pokrótce, bo kończymy program. W bardzo podobny sposób podchodziłem do lektury tej książki, więc właśnie jako na pewien fenomen nawet nie z psychologicznym, co psychologii społecznej. Zwracałem również uwagę na to otoczenie w ogóle Ameryki i czasów wojny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy były robione takie badania, wątpię. Z jednego względu, to jednak to przez wiele kolejnych lat było okryte jednak tajemnicą i dopiero później można było mówić o tym otwarcie. To raz. Dwa, takie badania, ja nie jestem psychologiem, ani psychologiem społecznym, ani psychologiem klinicznym, natomiast takie badania można robić, najlepiej robi się, że tak powiem, na żywym organizmie. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś tam wpuszczał psychologów, i którzy musieliby mieć jakąś wiedzę na temat tego, co się tam
dzieje. Więc jakkolwiek to jest bardzo ciekawy przypadek, studium przypadku można by na tym zrobić. Rzeczywiście duże skupisko ludzi, którzy niewiele wiedzą o tym, co robią, jakie powstają napięcia. Na pewno wiemy, że to angażowało w jakiś sposób całą wszystkie służby zarządzające tym kompleksem. To znaczy oni wyczuwali, że tutaj rzeczywiście narasta pewnie napięcie, trzeba jakieś dać mu upust, więc stopniowo Oak Ridge po prostu normalniało, ale ono nie znormalniało, tak jak wcześniej wspomniałem, aż do 1960 roku, kiedy stało się po prostu normalnym amerykańskim miastem z bardzo burzliwą historią. Proszę Państwa, książka Denis Kiernan, Dziewczyny atomowe, nieznana historia kobiet, które pomogły wygrać II wojnę światową, wydawnictwo Otwarte, rozlosujemy 5 egzemplarzy. A na zakończenie, dziękując gościom, czyli profesorowi Erykowi Infeldowi i panu Bartoszowi Wiśniewskiemu, przytoczę anegdotę wysłaną przez pana Ryszarda z Gdańska, który napisał tak oto. Korzystając z okazji, że w studiu jest profesor Infeld, który opowiadał o Einsteinie, chciałbym przypomnieć anegdotkę, którą opowiadał profesor Infeld w Nieodżałowanych problemach. Profesor opowiadał, że Einstein przez kilka godzin tłumaczył mu teorię względności i dodaje, po tych kilku godzinach odniosłem wrażenie, że ją zrozumiał. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Hanna Maria Gisa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.